Marzena od 2 lat była marzeną. Kobieta była z kobietą. Fabian przed poznaniem Marzeny również był kobietą. Otyłość, cukrzyca, 3 nadciśnienia, rak jelita i brak kondycji. Fabian poświęcił cały czas swojej pracy. Kierowcy busa bojowego. Z Fabianem mieliśmy tak wiele wspólnego. Obydwoje lubiliśmy majonez kielecki. Byliśmy zagorzałymi przeciwnikami wszelkich aktywności fizycznych. No i do tego nie kochaliśmy się. Nie miałem szczęścia do kobiet. Aż tu nagle poznałem Marylę Rodowicz. Od początku wiedziałem, że nie wiedziałem. Małżeństwo od 1,5 roku bezskutecznie starało się o dziecko. Marzena wciąż o tym myślała i się zmarła. Później będzie późno. Przed 2 dniami Marzena zaobserwowała dużą zmianę w zachowaniu Fabiana, który zaczął nagle interesować się sportem. Codziennie rano wychodził biegać, kupił karnet na siłownię. Przecież obydwoje byliśmy antymiłośnikami sportu. A tu co, regularne treningi? Treningi? Przechodzi jakiś specyficzny kryzys wieku średniego. Pewnego dnia Fabian wraca do domu i z dumą prezentuje żonie swój nowy rower. Fabian, co to jest? No przecież widzę, że to jest... Pralka Samsung WW80 T554 DAT. Promocja była! Martwi mnie twoje zachowanie. A może tak jaśniej? 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 Fabian, co się dzieje? Gówno. Zdałem sobie, że jak będę zdrowszy, silniejszy, to wtedy będę zdrowszy, silniejszy. Wow! Tamta rozmowa przyniosła mi niezwykłą ulgę. Cieszę się, że udało mi się ją uspokoić swoim podejściem. Potem mieliśmy cudowny seks. Ruchanie, ryuchy. Marzena, pomimo tego, że wcale nie jest głodna, pochłania... Winogrona czerwone, 40% taniej. Marzena, co ty masz w buzi? 14 kawałków chrupiącego kurczaka. Gdzie jest moja pizza? Ej, jestem głodny! Następnego dnia Marzena i Agata śledzą Fabiana. Okazuje się, że mężczyzna nie mówi prawdy i wcale nie uprawia sportu. Cholera jasna, wsiadł do taksówki. Albo jest dealerem, albo ma kochankę. Lepiej, żeby był dealerem. Kolejnym krokiem było sprawdzenie telefonu Fabiana. Idę się teraz wysrać. Myślałam, że padnę. Jakaś Danuta pisała do mojego męża, że tęskni za swoim hipopotamkiem. No, że było jej dzisiaj cudownie i że on pokazał klasę. Na początku chciałam ją zabić, no ale że bałam się więziennej diety. Czy ja dobrze rozumiem? Nie powiedziałaś mu, że wiesz, że on cię zdradza? Nie! No ale powinien wiedzieć. Mam nadzieję, że mu wygarniesz dzisiaj, rozwiedziesz się z nim. To by nic nie dało, nawet gdybym wygrał. Nie dałoby nic, statek, to by nic nie dało. Ja kocham Fabiana, to ten jedyny. Weź nie pierdol. Ja chcę mieć z nim dzieci. Chcę mieć malutkie marzenko Fabiana. No i co, zamierzasz się odchudzać? Dokładnie. Będę taką szprychą. Jak zobaczy moje smukłą sylwetkę, to od razu pójdzie po rozum do dupy. W życiu nie przypuszczałam, że wpadnie mi do głowy coś tak szalonego jak... Chyba z limin. No poczułam się, jakbym miała skakać... Z mostu. A co masz zamiar z tym zrobić? Oddam Agacie. Nie pozwolę marnować jedzonka! Wiesz, że to przeterminowane. Chuj z tym! Fabian, no! Nie, no wiesz co, powiem ci tak. Ja spierdalam. Stara kurwo, zmarnowałaś mi 20 lat życia. Aby osiągnąć jak najlepszy efekt, kobieta prosi o pomoc trenera personalnego, Romana Śmietany. Dawaj malutki, dawaj, spodź się dla mnie siłaczu. Zajeździ to żeliwo na śmierć. To takie trudne. Piękno rodzi się w dupie. Jak się widzisz za rok? No ale jak dokładnie? Mam to opisać. Nie wiem, choć się domyślam. Chcę być 20 kilo lżejszy. Nie, 25.
I ja podejmuję decyzję, że kończymy tą przerwę i idę ćwiczyć. We got him! We got him! Marzena pomimo codziennych treningów oraz nowej diety nie widzi zmian w swoim wyglądzie. Nie sakra. A może ta dieta była jakaś nieskuteczna? No co prawda zmodyfikowałam ją trochę, żeby nie czuć się głodna. Ej kumplu, oglądasz ten film już chwilkę, więc przypominam, że jeżeli ci się podoba, to możesz zostawić subskrypcję, lajka i zostawić komentarz, który moment najbardziej się podoba. Dzięki! Marzena spotyka się na spacerze z Agatą. A gdybyś zobaczyła najpierw jego kochankę, zobaczyłabyś jak wygląda. To jest bardzo dobry pomysł. Poznajmy naszego wroga. Ta baba jest ogromna. Myślałam, że padnę. Jest tylko jedno jedyne wyjście. Jakie? Muszę przytyć i być większa niż ona. Muszę zrobić zakupy, mam za mało kalorii w lodówce. Dwa dni później... Mogę te im nogi z dupy powyrywać. Idę tam. Jesteś na to gotowa? Idę tam. Ty paskudny zdrać, tak wyglądały twoje treningi? Marzenka? Ja czułem się odrzucony. Naprawdę? No, bez kitu. Bez kitu to się wpierdoliłem. Fabianie. Jak pierdolne, to uderzę. Coś z ciebie za mężczyzna, no. Cześć. Następnego dnia do mieszkania Marzeny bez zapowiedzi przychodzi Fabian. A co ty tu robisz, lamusie jeden? Weź nie pierdol, uśmiechnij się i żyj. Spierdalaj, co? Fabian, zaczekaj. Marzenko. A ty, kwiatko, to sobie możesz wsadzić. Ty już umawiałaś się przez internet. Może masz do polecenia jakąś aplikację? No i jasne, dawaj telefon. Mężczyzna, z którym Marzena umówiła się na randkę, to 45-letni Piotr Jesień. To co skłoniło cię do szukania kobiet przez internet? Seks. Przejdę od razu do konkretów. Moja mama jest bardzo ciężko chora. O czym ty, kurde, faja nawijasz? I wiesz, moja mama ma takie marzenie, żebym się jeszcze ożenił. Spoko, ale nikt nie pytał. Następnego dnia Marzena umawia się z 50-letnim Andrzejem Gorczycą. No więc Andrzeju, lubisz spacer? No. A czym się interesujesz? No. Niewiele mówisz, nie? No. Wiesz co? Chujowa jakaś ta rozmowa. No, nie klei się. Zabieraj dupę w troki. No. No, chciałabym, żeby Fabian wrócił do domu. Chciałabym mu dać jeszcze jedną szansę. Nazajutrz rano Fabian znów wprowadza się do żony. Mężczyzna nie mógł uwierzyć, kiedy Marzena zadzwoniła, że chce dać mu szansę. Może teraz kawkę zrobię? Tak chętnie. Od początku wiedziałem, że nam się uda. Serio? No tak, bo jesteśmy zajebiści!